Szczęść Boże wszystkim Kołobrzyskim. W przypadku zarzutów reprezentowane komitety upamiętniania ofiar zagłady KRH-u. Część naszych członków nie może być w prawie osobiście, ponieważ wspiera festiwal patriotyczny w Warszawie, ale są tu z nami duchem. Stowarzyszenie Rota Zobaczowa oraz organizatorem festiwalu także jest tu z nami. Tak się złożyło, że podczas odsłonięcia tablicy a festiwal, który wielokrotnie gościł pana Janusza Zakrzyńskiego i był mu bardzo bliski. Potraktujmy więc bieżność tych lat jako dodatkowe upomnienie pana Janusza. Dzień odsłonięcia tablicy epitafium dla nas dziękuję duchowo, bo osoba pana Janusza była wyjątkowa. Ciągle brzmią nas słowa wypowiedziane przez niego. Ciągle widzimy, jak księża te wąsy stworzył tak piękne kreacje Polaków, ludzi gołębiego serca, wielkiego kartu i księży. Pokazywał, jak wiele tracimy, zapominając, co oznacza Polska, zapominając o swojej przeszłości. Przedstawiając na deskach sceny, filmy, podczas różnych uroczystości, odkrywał przed widzeniem na nowo słowo, czyli to, co porusza nas dogłębnie i pozwala kształtować rzeczywistość. Słowo była dla pana Janusza świętością, o którą trzeba dbać, bo pozwala nam porozumiewać się ze sobą i zrozumieć rzeczywistość, która nas otacza. Dbałość o słowo i głębokie rozumienie granego przez siebie tekstu wrażliwiało jeszcze mocniej na drugiego człowieka i prawdę. Więc spotkaliśmy się na wspólnej drodze, my, komitet i pan Janusz Zakrzański, czując jednym sercem, że trzeba upamiętnić tych, co zginęli, a wszyscy oni zapomnieli, że w Warszawie był obóz koncentracyjny, komory gazowe, krematoria, gdzie na masową skalę mordowano ludzi w stolicy. To właśnie on poznał nas z księdzem Józefem Majem, który przygarnił nas pod swoje skrzydła i do dnia dzisiejszego służy nam radą, pomocą i wsparciem. Zakrzyński był niezwykłym człowiekiem, obdarzony wrażliwością na krzywdę ludzką, czuł jak niesprawiedliwe usuwanie w pamięci faktów z naszej przyszłości. Okres komunizmu był czasem, gdy odradziono nas szczęście pamięci wspólnej. I właśnie dlatego po 1989 roku wszyscy oczekiwali, że pamięć się nam się zwróci. Pan Janusz Zakrzyński nie czekał. Swoimi aktorskimi kreacjami wychodził do nas ze słowem, które zasiewało w nas miłość do ojczyzny, przypominało to, co starało się w nas zawsze. Jak trudno się pogodzić z znikach ktoś nam. 10 kwietnia 2010 roku leciał do Katynia, by oddać hołd tym, co polegli. 70. rocznicę chciał być razem z rodzinami, które przechowały pamięć i z panem prezydentem, którego serce było czułe na to, co w Polsce narodowe. Janusz Zakrzyński w niezwykle wiarygodny sposób wcielił się w postać Józefa Piłsudskiego. I to właśnie dlatego chciał być tam ze swoimi adoptowanymi żołnierzami jeszcze z 20 roku, z których zdradziecko zastrzelano, dają strzał w tył głowy. Nie mógł przypuszczać, że idzie tam, aby już z nimi pozostać. Chciał tylko uświetlić to obchodnie, aby pozostawiły w ludziach kolejne zatrakcje. I z pewnością udało się. Informacja o Katyniu Smoleńsku obejła cały świat na czerwonych paskach kanałów. Stoimy tu i myślimy, czy ofiara musiała być tak wielka. Po ludzku myślimy, jak dobrze by było, gdyby był tu z nami. Czuwamy ból, wściekłość, a czasem bezradność. Pan Janusz Zakrzyński, poszukując jak każdy aktor w swojej życiowej roli, odnalazł się i odegrał z panem. Los postawił na sztuce twojego życia pan Janusz Topka. Cieszymy się, że to właśnie w Kościele Świętej Katarzyny odsłonięta zostanie tablica twojej pamięci. Będzie nam tutaj towarzyszyła podczas naszych spotkań.
Dzisiaj Twój głos, Panie Januszu, został oddzielony od Ciebie samego, ale na zawsze pozostanie dla nas Państwa. I bez końca będzie nam przypominał, że najważniejsze jest człowieczeństwo. A do swojej roli trzeba być zawsze przygotowanym i odgrywać w życiu. Cześć.